Pers Alpejskich Synowi. Wracaliśmy do stolicy Tyrolu zachodniego Innsbrucka. W tym parku, w grodzie, znajduje się centrum kongresowe. Tą drogą zdążamy w kierunku Starego Miasta, które nie jest wielkie, podobno nieco mniejsze od tego, które widzieliśmy w Salzburgu. Innsbruck to miasto również dwóch olimpiad. Biały, przylegający do Hofburga budynek to kościół, w którym znajduje się grobowiec cesarza Maksymiliana I. Jednakowoż jest on pusty. Kościół nazywa się Hofkirche. Budynek ten pochodzi z XV wieku. Budynek Hofburgu, Pałacu Cesarskiego. Bardzo silnym mężczyzną i tę siłę odziedziczył od swojej babci, proszę Państwa, od swojej babci, która była polską księżniczką mazowiecką, była to cygarka. I legenda mówi, że swoimi rękoma zabiła niedźwiedzia, proszę Państwa, to nasza cygarka. I teraz każdy się nie pyta, czy wszystkie Polki są takie silne. Dajcie odpowiedź, pozostawiam Państwu. Proszę Państwa, Maksymilian I, nazywany ostatnim rycerzem. Właśnie, bardzo dobrze, brawo. Proszę Państwa, tu widzimy cztery poziomy, po prawej stronie widzimy trzy. I teraz chciałabym Państwu znowu na to zwrócić uwagę.
Azem, ponieważ był małym człowiekiem, małym mężczyzną, dostał malutkie pomieszczenia i właśnie w tym domu on sobie tutaj mieszkał. To podwórzec. Przebudowany na zlecenie Marii Teresy. To ona właśnie przyjeżdżając do Innsbrucku na ślub swojego syna każe przebudować i rozszerzyć pomieszczenia. Chłopców i dużo, dużo dziewczynek, żeby w przyszłości wydawać się później za mąż, za przyszłych tam króli czy cesarzy. I tak było również i w jej przypadku. Tylko jedna, jedyna córka Marii Teresy mogła zadecydować, za kogo wyjdzie za mąż. Była to Maria Krystyna, ulubiona i najmłodsza córka Marii Teresy. I wybrała sobie za małżonka kogo? Alberta Saksońskiego. Właśnie imieniem Alberta jest nazwane Muzeum Grafiki w Wiedniu, proszę Państwa, Albertina. Tak? Zdążamy w tej chwili w stronę Placu Katedralnego. Proszę Państwa, po prawej stronie w tym różowym budynku dzisiaj, proszę Państwa, święta katedra świętego Jakuba. Należy budować nowy kościół. Rok 1717. Budowa trwa 7 lat zaledwie. Dosyć szybko można powiedzieć. I powstaje ten piękny barokowy kościół, proszę Państwa. I tutaj po obydwu stronach w niszach widzimy figury świętych. Proszę Państwa, Tyrol jako jedyny z krajów związkowych, tak zwanych landów, jest nazywany świętym. Das Heilige Land Tirol, proszę Państwa. XVIII wiek. Jak już Państwo widzicie, dynamikę, dużo światła, prawda? Nie ma spokojnych tor. Widzicie, prawda? Nie da się oszukać tego przepięknego stylu. Proszę Państwa, proszę się spojrzeć w górę i powiedzieć mi, czy sobie dalej się zauważyć. To jest właśnie znowu nasza pamięta. Na główny plac starego miasta w Innsbrucku. Tutaj była rezydencja księci tyrolskich, dopiero później właśnie jego syn, Zygmunt, bogaty w monety, on kazał budować kościół tutaj w Innsbrucku. Miał dwie domy, ale cały dzień miał pięć, proszę Państwa, nieślubny dzień. To jest niesamowita miłość. Dlatego Zygmunt jest musi zrezygnować z tronu i na jego miejsce przychodzi późniejszy cesarz Maksymilian I. To rok 1490, koniec XV wieku. Jeszcze w środku można zobaczyć ślady gotyku, proszę Państwa. Te budynki to 15-16 wiek. Ale ogólnie można powiedzieć 15 najpiękniejszych dom mieszkalnych. Jest to budynek, który jako jedyny, widzicie Państwo,
Państwo, w stylu robota. Robota, proszę Państwa. Także proszę zobaczyć na te piękne ozdoby, na sukaterię, na piękne pastelowe kolory dające z budynku i ją ozdobić symbolicznie. Jeżeli Państwo zwrócicie na sam dół, na reliefy, które zostały tutaj przedstawione, mamy tutaj w sumie 6 reliefów. Jeżeli popatrzymy się na pierwszy z lewej strony, widzimy tutaj herb czerwony, biały, czerwony. To herb austriacki, proszę Państwa. Zaraz obok jest to herb węgierski. Trzeci, proszę Państwa, obok z dwiema drzewami to właśnie Starka Wielkiego Narodu. Zaraz obok z jedną głową jest to królewski, również jest królewski. I zaraz obok jest to burgund, jest to pierwsza żona pochodziła właśnie z Burgundii. I pierwszy po prawej stronie z tą żmiją, proszę Państwa, to jest Mediolanus. To druga żona, Maria Bianca Sforza, proszę Państwa, Sforza na pewno Państwo oczywiście życzą. Zdążamy do ratusza na siódme piętro, skąd ma się dostarczać jakiś niebywale piękny widok. Widok jak widok, góry i miasto. Z poziomu ziemi jest ciekawszy, sądzę. Tam w oddali poprzez kompozycję widoczna jest nowa stocznia. Taki jarmark z żywnością, ale już godzina 19 i wszystko zostało zamknięte. Rzeczywiście ta starówka jest bardzo malutka, ale niebywale piękna, urocza. W tej scenerii wielkich gór sterczących nad dachami domów. To galeria Swarovski. Swarovski to firma austriacka produkująca biżuterię i galanterię bardzo drogą z kamieni i ze szkieł. Ich logo mają łabędzie, tak jak ludzi bawarski.
pozostanę w tym uroczym mieście, miejscu jakieś 45 minut. Jutro do Monachium na święto piwa, Oktoberfest. Oddali najsłynniejszy zabytek Innsbrucka, złoty dach. Bardzo ładnie podświetlony. Wszystkie te kamieniczki w tym rejonie pochodzą z XV wieku. A ta kamieniczka uchodzi za najpiękniejszą, jak już mówiła nasza sympatyczna przewodniczka, z najpiękniejszą kamieniczkę w Innsbrucku w stylu rokoko. To w pełnej krasie, po złocie widoczna najsłynniejszy zabytek Innsbrucka. Złoty dach. I za parę minut odjeżdżamy do hotelu. To już ostatnie ujęcia z Innsbrucku.